sytuacja reprezentacji Polski juniorek młodszych nadal nie jest jasna. Wiadomo już, że nie będą grały kwalifikacji do Mistrzostw Europy, ale też nie jest wcale wykluczone, że zagrają w finale Mistrzostw Europy, mimo że z rankingu Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej na razie do tego turnieju się nie kwalifikują. Niemniej jednak do 30 czerwca CEF ma podjąć decyzję o tym, kto będzie ostatecznie uczestniczył w Mistrzostwach Europy i czy w ogóle one się odbędą. Tutaj poza grupą wyselekcjonowaną już w tamtym roku, która zasiliła szkołę, są też dziewczyny z klubów. Są kolejne dziewczyny, które pojawiają się gdzieś wyłowione z innych regionów Polski. Jest z kim pracować i miejmy nadzieję, że w przyszłości będą zasilały reprezentację seniorską. Znakomita większość dziewczyn, które są teraz w kadrze Jacka Nawrockiego, to są zawodniczki, które przeszły cały cykl szkoleniowy, zazwyczaj zaczynając właśnie od reprezentacji kadetek poprzez juniorki, aż do reprezentacji seniorskiej. To świadczy o pewnej konsekwencji szkoleniowej i pewnym jednak strukturze szkoleniowej, która obowiązuje w polskiej siatkówce. Zgadza się i nas to bardzo cieszy. To myślę, że jest to efekt nawiązania ścisłej współpracy z trenerem Nawrockim już na początku jego pracy. Staramy się wyznaczać te kierunki, które pojawiają się w reprezentacji seniorskiej, tutaj pracując z młodzieżą. To myślę przekłada się później na efekty dające wartość tej naszej reprezentacji seniorskiej. Panie trenerze, dlaczego te dziewczyny trenują w ciemności? A to jakaś kara? Oszczędzamy tutaj. Poprzednia grupa zasłużyła na światło, ta niestety w ciemności. Tak to wygląda. Muszą poćwiczyć jeszcze, żeby zasłużyły na światło. Ale to ze względów na jakieś braki w umiejętnościach siatkarskich, czy są po prostu niegrzeczne? No, myślę, że parę by się tu znalazło. Grzecznych inaczej. Mamy tutaj naprawdę bardzo dobrą atmosferę. Myślę, że jesteśmy bardzo zżyte i każda gra nam sprawia przyjemność. Teraz przede wszystkim czekają dziewczyny na to, czy będą mogły wystąpić w Mistrzostwach Europy w Czarnogórze.